Tłusty Czwartek odwiedzamy jedną z najstarszych cukierni w powiecie cieszyńskim, by sprawdzić, jaki dzień w tym roku produkcja pączków. Dużo pracy, co w taki Tłusty Czwartek? Od wieczora zeszłego dnia pracujemy, także w pełną parą jest co robić. No właśnie, ale jak to wygląda tak od kuchni? Bo nie każdy wie, no my już dostajemy ten produkt gotowy, dostajemy pączka, a tu sporo pracy. Bardzo, do gotowego produktu jest bardzo długa droga, od zarabiania ciasta podstawowego, mieszania go w kotle, po dzielenie, ważenie, dzielenie. Następnie jest presowany pączek, każdy pączek jest kulany, smażony w patelni, nadziewany każdy pączek z osobna, także jest co robić. Wykańczany ręcznie, wszystko jest ręcznie robione. Od zarobienia do gotowego produktu tak 3,5 godziny trzeba liczyć. Właścicielka cukierni, którą odwiedzamy, nie zdradza swoich słodkich tajemnic. No trzeba dać tam fajne surowce, żeby były fajne pączki, prawda? Z niczego nic nie zrobimy, proste, nic więcej nie powiem. To są pączki takie, jak były robione zawsze i tak dalej. Będziemy robić, dopóki damy rady. Tajemnicą nie jest jednak to, że to te klasyczne cieszą się ciągle największą popularnością. Nadzienie różane popularne, chociaż robimy też z bitą śmietaną, z czarną porzeczką, z adwokatem, z innymi dodatkami. No różne są smaki klientów. Tłusty Czwartek to również okazja dla wielu cukierni do wzięcia udziału w coraz bardziej popularnych konkursach. No już parę lat pod rząd żeśmy wygrali. To był konkurs na najlepszego krepla w Cieszynie. Pierwsze miejsce cieszy, ale najważniejszy jest zadowolony klient. Raczej mamy stałych klientów. W Tłusty Czwartek trzeba zjeść pączka, bo inaczej bieda zapuka do drzwi. A mamy w czym wybierać, bo pączki są różne. Pączki ze śmietaną, z czekoladą, z lukrem, z cukrem pudrem, czy te tradycyjne z różanym nadzieniem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.